Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Wiem znam, umiem potrafię i mogę. Część druga. Cześć, co u Was słychać. Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę wam pomóc w nauce języka polskiego. Podcast ukazuje się dzięki wsparciu moich patronów na portalu Patreon. Za wsparcie serdecznie dziękuję. Jeżeli podoba Ci się moja praca, zapraszam Cię do dołączenia do grona patronów. Witajcie w drugim odcinku, poświęconym czasownikom wiedzieć, znać, umieć, potrafić i móc. Poprzedni skupił się na podstawach i mieliście w nim dużo przykładowych zdań. Dzisiaj będziemy dalej analizować ten temat. Przejdźmy więc do kolejnych szczegółów na temat tych pięciu słów. Pierwsze dwa słowa to wiedzieć i znać. Znaczą one to samo, ale używa się ich inaczej. Kiedyś przeczytałem, że znać oznacza posiadanie jakiejś ogólnej wiedzy, a wiedzieć to coś bardziej szczegółowego. Powiem Wam krótko bzdura. Znaczenie mają takie samo. Na angielski przetłumaczymy oba te słowa jako to know a na ukraiński, jako znaty. Oba odnoszą się do faktu, że coś wiemy, znamy intelektualnie. Nie chodzi o praktyczną umiejętność. Nie różnią się one też pod względem formalności. Oba są używane zarówno w języku oficjalnym, jak i nieoficjalnym. Zobaczmy kilka przykładów. Jakie znasz języki obce? Znam angielski, niemiecki i francuski. Czy wiesz, jak się mówi dzień dobry po francusku? Hmm, niestety nie wiem. Czy wiesz, co znaczy supercalifragilisticexpialidocious? Hmm, nie znam tego słowa. Jakie znasz angielskie słowa, które pochodzą z łaciny? I kilka przykładów niezwiązanych z językami. Znasz Michała Kowalskiego? Nie, nie znam go. Kto to jest? Nie wiem, jak naprawić twój laptop. Nie znam się na komputerach. Zanieś go do serwisu, tam będą wiedzieli, co z nim zrobić. Czy wiesz, gdzie jest bank PKOBP? Czy znasz położenie banku PKOBP? Czy wiesz, jak smakuje kawa? Znasz smak kawy? To tylko kilka przykładów, ale mam nadzieję, że pomogą wam zrozumieć różnicę między tymi słowami. Jest ona bardzo prosta. Znać można coś, a czasownik wiedzieć potrzebuje całego zdania. Znam kogo? Znam Michała. Wiem, gdzie Michał mieszka. W przykładach mieliśmy zdania, czy wiesz, jak smakuje kawa? Znasz smak kawy? Po słowie wiedzieć jest potrzebne zdanie, które zaczniemy od słów takich jak że, jak, gdzie, kiedy, kto, co itd. Znać natomiast będzie potrzebować rzeczownika w bierniku. Znamy kogo, co. Znam tego nauczyciela, tego psa, ten film, tę te lub tą książkę, te lub to lub te okno. Różnica pomiędzy znać a wiedzieć będzie łatwa do zrozumienia dla tych, którzy znają język niemiecki. Polskie znać to niemieckie kennen, a wiedzieć to wysyn. Sposób użycia tych słów jest podobny w obu językach. Okazuje się, że polskie wiedzieć i niemieckie wysyn pochodzą od tego samego praindoeuropejskiego słowa wojde, które oznacza właśnie wiedzieć. Niestety nie wiem, czy moja wymowa tego słowa jest poprawna, bo nie znam zasad zapisu pra-indoeuropejskich słów. Na marginesie, mała uwaga. Powiedziałem wcześniej te okno. Forma te okno jest uznawana za preskryptywistów za błąd i yy, nie używajcie jej na egzaminach. Podobnie tą książkę. oczywiście Polacy często używają tych form, ale preskryptywistów nie interesuje język, jakiego się faktycznie używa, ale taki, jaki sami sobie wymyślili. No, niestety polska lingwistyka ciągle nie wyrosła z XVIII wieku. No dobra. Uwaga bonus. W języku polskim używamy też słowa znać się i dodajemy na czym się znamy. Znać się na czymś to mieć wiedzę w jakimś konkretnym zakresie. Możemy powiedzieć, że znamy się na komputerach, czyli wiemy jak działają, potrafimy je naprawić, i tak dalej. Przynajmniej teoretycznie. Jeżeli znamy się na psach, to wiemy jak się nimi opiekować, czym je karmić. Ktoś, kto zna się na muzyce, zapewne dużo wie o różnych muzycznych gatunkach, kompozytorach itd. Okej, okay. od bonusu przeszliśmy do małego wyjątku. Powiedziałem, że po słowie wiedzieć potrzebujemy całego zdania. No, okazuje się, że możemy też użyć przyimka o i w ten sposób wyrazić, że posiadamy wiedzę na temat kogoś lub czegoś. No, kilka przykładów: Wiem dużo o historii Polski. Czy wiesz o tym, że Romek i Ania chcą wziąć ślub? On nie wiedział o spotkaniu i dlatego nie przyszedł. Nie wiemy nic o nowych przepisach podatkowych. Na pewno już wiecie o decyzji szefa, żeby otworzyć nową filię firmy. Jak to możliwe, że one wiedzą wszystko o naszych zamiarach? No dobra, skoro mamy już teoretyczną wiedzę i znajomość za sobą, to przejdźmy do praktycznych umiejętności czyli do umieć, potrafić i móc. Jeżeli chodzi o znaczenie, to umieć i potrafić właściwie się nie różnią. Szersze znaczenie ma słowo móc bo może oznaczać potrafić, umieć ale też to, że jest wolno, że jest pozwolenie albo że coś jest prawdopodobne. Spójrzmy na przykład. Umiem jeździć na rowerze. Jeżeli powiem potrafię jeździć na rowerze, to będzie to znaczyło dokładnie to samo. Natomiast mogę jeździć na rowerze? Może mieć znaczenie, że mam pozwolenie. Może parkowanie będzie lepszym przykładem. O. Są osoby, które nie potrafią, nie umieją parkować, szczególnie gdy jest mało miejsca. Wtedy powiedzą coś w tym stylu: Nie potrafię tu zaparkować. Jeżeli jednak ktoś powie, nie mogę tu zaparkować, to może oznaczać, że to nie brak umiejętności jest przeszkodą w parkowaniu, ale coś innego. Nie mogę tu zaparkować, bo się nie zmieszczę. Czyli faktycznie jest za mało miejsca i nie jest możliwe, nie da się zaparkować samochodu w tym miejscu. Jeżeli ktoś powie, że tu nie można zaparkować, to znaczy, że w tym miejscu jest zakaz parkowania, że parkowanie jest zabronione. Czasami w jednym kontekście możemy użyć zarówno słowa znać, jak i umieć czy potrafić. Mogę powiedzieć, że znam język angielski, ale mogę też powiedzieć, że umiem mówić po angielsku albo potrafię mówić po angielsku. Jeżeli powiem mogę mówić po angielsku, to ja osobiście widzę to w trochę innym znaczeniu. Weźmy taką sytuację. Jestem w pubie i rozmawiam na przykład po hiszpańsku i dosiada się jeszcze ktoś, kto nie rozumie po hiszpańsku, nie zna hiszpańskiego. Ja mogę wtedy powiedzieć, że jeżeli ten ktoś chce, to możemy mówić po angielsku. Czyli istnieje opcja, możliwość zmiany języka. Ten ktoś może powiedzieć natomiast, że możemy mówić po hiszpańsku, bo na przykład bardzo podoba mu się ten język i chce go posłuchać, pomimo tego, że nic albo bardzo mało rozumie. Zauważcie, że po umieć, potrafić i móc. Używamy czasownika w bezokoliczniku, czyli tej formy zakończonej na ć. Umiem śpiewać, potrafię tańczyć, mogę ugotować obiad. Dla podsumowania podam Wam jeszcze kilka przykładów. Weźmy polskie województwa. Wiem ile ich jest i znam nazwę każdego. Potrafię więc wymienić nazwy wszystkich 16 polskich województw. Czy wy znacie chociaż niektóre województwa? Jakie nazwy umiecie wymienić z pamięci bez pomocy Google? Inny przykład. Jest taka gra Cities Skylines, którą bardzo lubię. Znacie ją? Buduje się w niej miasta. Może, może znacie SimCity. To jest podobna gra, ale Cities Skylines jest moim zdaniem dużo lepsza. Dużo czasu w nią grałem i znam ją dosyć dobrze. Niestety nie mogę zbudować milionowego miasta. Bo mam za słaby komputer i gdy miasto robi się za duże albo bardzo duże, to gra działa bardzo, bardzo wolno. Podobno można jakoś przyspieszyć jeszcze komputer, ale niestety nie umiem tego zrobić. To wszystko. Do dzisiejszego podcastu przygotowałem specjalne ćwiczenia, które dostaną moi patroni z poziomu Lerner. Do ćwiczeń będziecie mieli także klucz odpowiedzi. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie do mnie. A dla moich patronów na poziomie student przygotowałem dodatkowy odcinek, właściwie dwie części, związane z czasownikami wiedzieć, znać, umieć, potrafić i móc. W nich znajdziecie jeszcze więcej przykładów, w tym dialog z jednego z polskich filmów komediowych. Poznacie tam także kilka dodatkowych idiomów i kolokacji z tymi czasownikami. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jego transkrypcja jest naturalnie dostępna na moim Patreonie za jednego dolara miesięcznie. W niej znajdziecie też mały słowniczek. Bardzo dziękuję wszystkim wam, którzy mnie na Patreonie już wspieracie. Dziękuję też, że piszecie do mnie, że korzystacie z podcastu i że wam się podoba. Jesteście rewelacyjni. Moi patroni od poziomu 3 dolarów mają także dostęp do grupy Polish with John na Telegramie, gdzie rozmawiamy po polsku, gdzie mogę odpowiadać na wasze pytania i pomagać wam w nauce. Mam też inny podcast Wiadomości Radia Prosty Polski, którzy interesują się sprawami bardziej politycznymi czy społecznymi. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo i trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia!